Mariusz Szolkiewicz, Indekage.pl. Jesteśmy po konferencji FIWE 2017, a jest ze mną menadżer i brat Michała Materli, Norbert Sawicki. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. No właśnie, no dużo się dzieje u Michała tak naprawdę, więc może zacznijmy od początku i od tego, co część pewnie interesuje najbardziej, więc no, kiedy będziemy mogli się dowiedzieć, co dalej ze sprawą Michała i kiedy już wreszcie będzie można ogłosić, miejmy nadzieję, tą radosną nowinę, że Michał jest całkowicie uniewinniony ze wszystkich zarzutów i cała ta szopka się już skończy raz na zawsze. No, tego to nie wiem, bo sprawa została przekazana z prokuratury okręgowej do prokuratury krajowej. Czekamy tak naprawdę, czy prokuratura podejmie jakieś działania w postaci aktu oskarżenia wówczas dojdzie do rozprawy, w której będziemy przedstawiać dowody. Będziemy też mogli zobaczyć, co ten słynny świadek incognito miał do powiedzenia i w jaki sposób, bo na dzień dzisiejszy, no, nie mogę wchodzić w szczegóły, ale zbyt wiele tam nie ma. No i tyle, no. Ja tylko powiem tak, że jako prawnik, który na co dzień się nie zajmuje prawem karnym, no jestem w ciężkim szoku, tak? Ja wychowałem się, no mieszkałem 25 lat w Niemczech, tam studiowałem, tam robiłem aplikacje, pracowałem też przez 6 miesięcy w prokuraturze niemieckiej. Byłem szkolony przez tych prokuratorów, w jaki sposób się do pewnych spraw podchodzi. I powiem to, co tutaj widziałem, po prostu, no, ja nie miałem takiej świadomości, że mamy tak strukturalny problem z aresztami w Polsce. Co powiem więcej, bo uważam, że ludzie powinni o tym wiedzieć, bo jak czytam komentarze, no to są komentarze na zasadzie winny albo niewinny. No, każdy tam mówi w co wierzy albo w co nie wierzy. Natomiast Polska przegrała, miała 360 spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, z czego przegrało 92%. I właśnie chodziło o stosowanie aresztu w taki sposób, a więc w sposób bezmyślny, mechaniczny, nie reagując w ogóle na wnioski prokuratury, adwokatów, tak? W takim systemie żyjemy obecnie, bo wówczas, można powiedzieć, te wszystkie postępowania, o których mówiłem, te 360, to było za pierwszych rządów PiS, tak? Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. No, my będziemy walczyć o dobre imię Michała. No właśnie, bo dużo jest takich sytuacji, że zawodnicy są posądzani. No, niedawna sprawa tak naprawdę jeszcze Aslanbeka Saidowa, gdzie też naprawdę wszystko też zrobione zostało troszeczkę na pokaz. Finalnie wyglądało to zupełnie inaczej. No, nie było w ogóle oskarżenie miało w związku z tym, o co tak naprawdę zostało mu w cudzysłowie oczywiście udowodnione. No, u Michała w ogóle jesteście totalnie spokojny. No, spokojny na tyle, że tak naprawdę w momencie, kiedy postępowanie się jeszcze toczy, no to Michał zostaje ambasadorem targów FIWE, czyli was w ogóle nie ma najmniejszego w ogóle złudzenia, że cokolwiek są w stanie Michałowi udowolnić, no bo umówmy się, że to tłumaczenie prokuratury, że wypuszczamy Michała, mamy na niego dowody, jest tak bezsensowne dla mnie jako laika. Jakby jak ja słyszę, jak ktoś ma dowody, a kogoś wypuszcza, to mi się to w ogóle nie skleja. To znaczy, bardzo fajnie, że to poruszyłeś, bo ja może powiem, jak się sytuacja przedstawiała. Kiedy była rozprawa, posiedzenie, przepraszam, sądu w sprawie przedłużenia aresztu o kolejne 3 miesiące, sąd powiedział, że z tego powodu, że pani prokurator nie przesłuchała świadków, o które wnioskowała obrona, no oni już nie chcą dopuścić do takiej sytuacji, w związku z tym przedłużają o kolejne 2 miesiące. Tylko o kolejne 2 miesiące. Potem było na to zażalenie, było znowuż posiedzenie i sąd już powiedział, proszę się tutaj jakby dogadywać co do kaucji, tak? I w moim przekonaniu pani prokurator już czuła, że po prostu to już jest koniec zaraz. No,
poszła w kierunku ataku i wystąpiła i powiedziała: OK, no my już zebraliśmy tyle silnych dowodów przeciwko Michałowi, że to już nie zagraża jakby temu postępowaniu, w związku z tym możemy go wypuścić. No bo przyczyną tego, że go trzymali w aresztu, są tylko zawsze dwie przesłanki. Jedna to jest matactwo, a druga to jest obawa przed ucieczką, tak? No ale w sytuacji Michała, dokąd on by mógł uciec, nie? On jest na tyle rozpoznawalny, że nawet w Brazylii, tak, czy w Stanach Zjednoczonych ludzie do niego podchodzą i proszą o autografy. No, nie ma takiej opcji. Oprócz tego on ma tutaj dom, dwójkę dzieci, stałą pracę. To są wszystko przesłanki do tego, żeby uzasadnić, że jednak nie dojdzie do takiej ucieczki, tak? No i a matactwo, no, w sytuacji, kiedy nawet my nie znamy tego świadka, no, też jest jakby takie trochę dziwne. No właśnie, teraz sytuacja. No, wy uznajcie oczywiście za pewnik i przyjmujemy taką sytuację, że no, Michał zostaje uniewiniony. No to więc macie chyba całkowite, olbrzymie do tego pole do popisu, aby ubiegać się o odszkodowanie. Rozumiem, że to macie w planach taką sytuację, no bo jednak zadośćuczynienie za choćby brak walk dla Michała, czy straty, nie wiem, jakieś wizerunkowe i tego typu rzeczy. No to teraz tutaj znowuż jakby taka mały wykład prawny, który jest szokujący tak naprawdę, bo ja też tak myślałem, że skoro ktoś trafił do aresztu, potem zostaje uniewinniony, no to że mu z automatu przysługuje odszkodowanie za ten okres, który siedział w więzieniu, plus utracone tam jakby zyski i korzyści. Otóż tak nie jest według polskiego prawa. Według polskiego prawa musi być to tak, że to była omyłka jakby taka typowa, tak? Naruszenie tych dóbr Michała musiało polegać na oczywistym błędzie podjętym przez panią prokurator albo przez organy śledcze. A żeby wykazać, że była to pomyłka oczywista, no to jest bardzo trudno, bo tak naprawdę jak mamy, powiedzmy, kogoś, kto twierdzi, że no, jako świadek pośredni, a więc tak zwane pomówienie, tak, które jest bardzo częste w polskim wymiarze sprawiedliwości, no to już się prokurator powiedział, no, że został wprowadzony w błąd, no bo świadek przecież jakiś tam był, który zeznawał, tak? A więc to będzie bardzo ciężki proces. Zresztą czeka nas kilka dobrych lat, nie? Zanim do tego dojdzie, a nikt już to, co Michał stracił też wizerunkowo, no nikt nam tego nie odda. Był taki bardzo ciekawy case w Niemczech słynnego moderatora telewizyjnego, który został pomówiony o to, że zgwałcił kobietę. Przez tą kobietę. Po 2 czy 3 latach okazało się, że ta kobieta po prostu była jego kochanką i chciała, jak on z nią zerwał, no chciała mu zrobić przykrość, tak? On w tym momencie wszystko stracił, nie? W mediach został uznany jako gwałciciel i tak dalej. No, w sytuacji osób w dzisiejszym świecie cyfrowym, digitalnym, tak, gdzie pojawia się informacja, no bo podejrzany, a Michał miał status podejrzanego, no nie jest chroniona jego tożsamość, no bo mistrz KSW ze Szczecina, Michał M. z takim, no, każdy wie, o kogo chodzi, tak? I ludzie niestety już wydają jakby wyroki na tego człowieka. Tak samo było z Aslam Bekiem, tak? Czy z innymi zawodnikami. I oczywiście, no, każdy z nas popełnia jakieś tam wykroczenia codziennie. Przechodzisz przez czerwone światło, nie trzymasz się prędkości, czegokolwiek, tak? To może każdego z nas trafić, nie? Że będziemy w taki sposób postrzegani, że coś jednak zrobiliśmy, a być może tego wcale nie zrobiliśmy. No właśnie, jest to bardzo, bardzo niesprawiedliwe i też ta sytuacja, która, no bo tam było zatrzymane naprawdę wiele osób, a jednak film z Michałem, bardzo dużo uwagi było mu poświęcone, sporo osób wytykało jakieś zegarki, jakieś dobra materialne i jakieś różne dziwne rzeczy. No, jakby ja to powiem tutaj dwie rzeczy, bo tu były
cztery zegarki. Dwa Michała, dwa zegarki jego żony, plus jakaś tam gotówka, która była przygotowana na remont czy tam budowę domu. A z tego jakby socjotechnika, w jaki sposób to zostało przedstawione, no sugerowało, że Michał kierował grupą przestępczą, która, uwaga, no, zgodnie z informacją prasową pani prokurator, działała na szkodę Skarbu Państwa w taki sposób, że no, brakuje nam 20 miliardów złotych. My na początku myśleliśmy, że to jest jakaś pomyłka, że to chodzi o 20 milionów. Nie, 20 miliardów. I dlaczego się chętnie dorzuca jakiegoś słynnego sportowca albo fightera MMA? Bo ta wiadomość się lepiej sprzedaje. Ona po prostu no, w tym okresie grudniowym, no, ta informacja się super sprzedała, tak? I chyba na tym zależało, no, komuś. Tak, no trzeba przyznać, że się udało tym, którym na tym zależało. No i właśnie ten wizerunek, no straty wizerunkowe, no ale chyba nie w branży. Jednak informacja o tym, że Michał opuścił areszt, była jednak przyjęta w naprawdę, no fantastyczny sposób mi się wydaje. Tutaj akurat branża pokazała się od tej strony. I no, nie końca mówię o kibicach czy fanach wszystkich, którzy komentowali to, ale jakby znajomych, jak i branży, zawodnikach, ci, którzy znają Michała, czy nie znają, naprawdę wszyscy byli zadowoleni, szczęśliwi i panowali wielki optymizm i naprawdę spodziewaliście się też takiego przyjęcia? To było dla was naturalny ruch, czy jednak byliście ciekawi, jak to będzie? Czy Michał będzie skazany na jakąś, nie wiem, infamię w branży? To znaczy, te osoby, które zawsze z nami były, no, zachowały się tak, jak oczekiwaliśmy i tak jak no, standardami takimi własnego sumienia, bardzo fajnie. Część ludzi, nie wiem, no niestety, z różnych względów, pomimo że niektórzy sponsorzy chcieliby z nami zostać, no ale nie mogą ze względu na markę czy coś tam, ja to rozumiem. Natomiast no, jest to trochę przykre, a branża, no, pojawiło się kilka fajnych artykułów o Michale. W Newsweeku bardzo fajny artykuł. Pokazało się też kilka takich, bym powiedział, nierzetelnych artykułów w Gazecie Wyborczej, po prostu, gdzie są fakty ze sobą jakieś powiązane i każdy z tych faktów jest może prawdziwy, ale to powiązanie jakby sugeruje pewne rzeczy, które nigdy nie miały miejsca, tak? I tutaj dochodzi do czegoś takiego, że trzeba po prostu krytycznie czytać, a więc patrzeć na to dokładnie, a to niestety niewielu ludzi potrafi, tak? Są uniwersytety, które uczą tak zwany critical reading, czy krytyczne czytanie, ale przekaz jest inny. Dla większości ludzi, tak? No i, no nie wiem, w sportach walki, jak sobie popatrzymy, Muhammad Ali, Mike Tyson, no, to były osoby, które również miały jakieś tam problemy prawne, czy akurat Muhammad Ali politycznie, bo on odmówił wejścia do wojska i walczenia w Wietnamie, tak, w wojnie. Ale no, to są fajterzy i to jest życie. Nieraz jesteś u góry, nieraz jesteś na dole, nieraz ktoś ci podstawi nogę. Ważne jest, żeby powstać. I Michał chyba właśnie jest takim symbolem tego wszystkiego, nie tylko w oktagonie, ale właśnie w życiu. I niektórym to po prostu daje jakąś tam motywację. I dlatego jest, pomimo tego, że ma te problemy, nadal popularny, tak? Bo on potrafi właśnie pokazać, że on się nie załamuje. Na pewno, no, wiem o tym, miał też trudne chwile w areszcie, ale się nigdy nie poddał, tak? Po prostu jest psychicznie tak silny i może być inspiracją dla innych, żeby się właśnie w takich sytuacjach nie poddawać.
No tak, to prawda. No dla wielu naprawdę Michał jest jakby solą tego sportu dzięki temu charakterowi i temu, że zostawia zawsze serce w klatce. No więc do tej sportowej części właśnie chciałbym przejść i zacząć no od maja. No wielka gala ominęła Michała, KSW 39 na Stadionie Narodowym. Olbrzymie, no może nie tyle okno wystawowe, bo wiemy, że zawodnicy KSW raczej, już to wiemy na pewno, że są w większości, w 90 przynajmniej procentach lojalni z organizacją, która ich zbudowała. Czy faktycznie była taka propozycja rewanżu Mameda z Michałem na Stadionie Narodowym? Tak, ono było nawet zapisane w kontrakcie. Rozumiem. No to nie ma co drążyć, bo już jest po wszystkim tak naprawdę, więc chciałem tylko uzyskać potwierdzenie. No i przejść do tych ostatnich dni. No, portal Combate, brazylijski portal Combate.com wypuścił informację, że zawodnik z Brazylii Thiago Santos, czy Thiago Silva, Santos, Meretta, będzie, znaczy jakby kluczem newsa było przekazanie informacji, że na main eventie w Gdańsku będzie się bił Thiago, a przy okazji wyciekła informacja o Michale. No Michał skomentował to, że no, ktoś się zachował nieprofesjonalnie, że w trakcie negocjacji ujawnił taką informację. No więc to, że kontakt z UFC był, to już wiemy, więc jakby jak wyglądała sytuacja, czy kto się pierwszy odezwał do Michała, czy KSW, czy UFC, no i jak to dzisiaj wygląda i gdzie będziemy mogli Michała oglądać? To znaczy, zaraz po tym, jak Michał wyszedł z aresztu, skontaktował się z nami Maciek Kawulski, bo tak naprawdę ta rozmowa i tak nas czekała, no bo Michał miał jeszcze jedną walkę w obecnym kontrakcie, no ale ze względu na sytuację, która się wydarzyła, no ta rozmowa była zbędna, tak? W związku z tym tak naprawdę pierwszy zgłosił Maciek i przystąpiliśmy do rozmów, on coś zaproponował i wówczas po prostu dosłownie kilka dni później zgłosiło się UFC, Mick Maynard. Zaczęliśmy rozmowy. Ja z tym portalem Combate czy z kimkolwiek w Brazylii nie rozmawiałam, tak samo też Michał. My się w pełni zachowaliśmy profesjonalnie, natomiast ta informacja wyszła. W jakim celu ona wyszła? Nie wiem. Mam dwie tezy. Pierwsza teza jest taka, że ktoś z otoczenia tego Santosa sprzedał tą informację komuś lub też, mówię, to jest teraz daleko posunięta teza, ale być może komuś też zależało na to, żeby ta informacja wypłynęła, żeby zbadać, jaka jest reakcja świata, prasy, mediów, fanów na to, że Michał ewentualnie będzie się bił na UFC. No tak, I ona była pozytywna. No bo w ciągu tam 4 godzin czy 5 było ponad 200 artykułów, które się pojawiły na całym świecie i one były wszystkie pozytywne. Ja nigdy i Michał nigdy nie potwierdzaliśmy, że walka jest klepnięta. My negocjowaliśmy warunki finansowe, dostaliśmy propozycje przeciwników różnych i wypowiadaliśmy się, że tak, pasują nam, nie ma z tym problemu. Natomiast przystąpiliśmy do rozmów, zapisów kontraktowych i w ramach tego no, uświadomiliśmy sobie, że jest po prostu pewien problem, tak, w postaci opuszczenia, zakazu opuszczenia kraju przez Michała. No i w tym momencie trzeba było położyć na szali wszystkie pro i kontra za UFC. I za KSW, no i ostatecznie zdecydowaliśmy się, że zostajemy w KSW. I to jest cała historia, a więc jak ktoś tam ma, bo czytałem jakieś żale do nas, że daliśmy słowo, nikt tutaj nie dał żadnego słowa, tak? Co więcej, no w każdej chwili, jak będzie taka konieczność, no ujawnię treść maili i SMS-ów, które były pisane, a więc nie mam z tym żadnego problemu. Czy rozumiem, że Michał wypełni kontrakt, czy kontrakt się przedawni i zostanie podpisany nowy, czy został podpisany nowy? Kontrakt się nie... Mówimy teraz z KSW, tak? Tak. Kontrakt się nie przedawnił, nadal istnieje, natomiast jesteśmy w trakcie jakby no, z naszej strony... Jeszcze tutaj jest kilka kwestii, ale jesteśmy w trakcie jakby finalizacji nowych zapisów.
No wiadomo, że tą kwestią, która jest dość istotna dla wszystkich fanów z pewnością też, no to jest kwestia finansowa. No, nie trzeba ukrywać, że UFC chciało dość niskim kosztem tak naprawdę zapełnić Ergo Arenę, no bo to mówmy się, do tego by się to sprowadziło przy udziale Michała. No i właśnie, czy KSW również, czy już możemy o tym powiedzieć, czy już jakby te rozmowy o tym również zostały poruszone, czy KSW przebiło ofertę finansową UFC? Ale dlaczego myślimy, że UFC chciało to zrobić niskim kosztem? No bo dla UFC, znaczy niskim kosztem jak dla nich, no rozmowy, tutaj spodziewaliśmy się Aleksandra Gustafsona, no strzelam, że Aleksander Gustafson zarabia więcej niż proponowano Michałowi, tak sądzę. A ile zarabia Gustafson? No jest setki tysięcy dolarów, zdaje się. To znaczy setki tysięcy dolarów to zarabiają mistrzowie, bo ja sobie to sprawdziłem, to jest mniej więcej 500 tysięcy dolarów. Zarabia taki na przykład Daniel Cormier, plus oczywiście jakiś tam udział w pay-per-view, ale to jest taka co do zasady ich górna granica. Conor McGregor chyba był pierwszym zawodnikiem, który tam dostał więcej, nie mówię o walce z Mayweatherem, tylko w UFC. Inaczej, ja nie powiem tutaj jaka oferta była wyższa, tylko powiem to, że nie rozgrywaliśmy jednych z drugimi na zasadzie tam ci dali teraz to, to wydajcie to, a teraz wy to i to. Nie. Jesteśmy zadowoleni z oferty, którą otrzymaliśmy od KSW. Byliśmy również zadowoleni z tego, co nam zaproponowało UFC. A więc one od ciebie jakby nie odbiegały jakoś tam znacząco, natomiast interesująca kwestia jest tylko taka, że Polska Federacja jest w stanie konkurować właśnie z UFC, nie? To jest dosyć fajne. Tak, no to faktycznie jest bardzo budujące, można powiedzieć, w pewnym stopniu, natomiast chciałbym się jeszcze zapytać w takim razie, czy, no jeżeli Michał walczy w swoją ostatnią walkę w kontrakcie, no to czyli rozumiem, że będzie wolnym zawodnikiem po następnej walce dla KSW? No, jak nie przedłużymy jakby umowy, to tak. I czy w związku z tym też, no bo miał zapis kontraktowy, zapis w kontrakcie będzie był na walki w kontrakcie poprzednim na konkretne kwoty, więc rozumiem, że stawka też ze względu pewnie na oferty UFC została renegocjowana, czy nie było takiej potrzeby? To znaczy, tak jak mówiłem, zaraz po tym jak Michał opuścił areszt, KSW samo siebie przystąpiło do renegocjacji warunków i samo siebie złożyło nam wyższą ofertę niż była w kontrakcie na ostatnią walkę. A więc to nie jest tak, że tutaj UFC nagle zrobiło coś takiego, że wszyscy zaczęli negocjować, tak? My byliśmy w trakcie już rozmów, a to, że wyciekła ta informacja, no w pewnej chwili, powiedzmy, przyspieszyła pewne działania, tak? I tyle.